Że za chwilę będzie spotkanie. Tak, będzie spotkanie z Koroną Kielce. Dla nas bardzo ważne, ze względu na to, że straciliśmy punkty w siatce, musimy te punkty odrobić. Myślę, że to jest okazja do tego, ale tak jak powiedziałem w szatni swoim zawodnikom, jeżeli w szatni sobie dopiszemy punkty, to może być ciężko. Jeżeli na boisku je będziemy chcieli wywalczyć, to się okaże, że je wywalczymy spokojnie. Ale mówię, to trzeba na boisku je wywalczyć. Panie trenerze, rozmawiamy właściwie w tym roku drugi raz. I mówił pan, że jest zespół świetnie przygotowany, ale te prasowe różnego rodzaju wypowiedzi nie bardzo zgadzają się z pańskimi słowami. Co pan na to? Wie pan, świetnie przygotowany. Ja uważam, że jest dobrze przygotowany, nie zmieniam swojego zdania. No, tracimy punkty, których nie powinniśmy stracić, bo straciliśmy punkty w Polarze, gdzie nie wykorzystaliśmy karnego, ale to już historia. W siatce mieliśmy 5 znakomitych sytuacji, nie strzeliliśmy. Także myślę, że gdzieś tam drobna sfera psychiczna wchodzi w grę, w rachubę i jak z tego się wyleczymy, to znaczy zawodnicy, to myślę, że powinno być z meczu na mecz lepiej. A no, mecze z Siarką, czy z innymi przeciwnikami, czy z Koraną wyzwalają u przeciwników taką determinację, że myślę, że tu nie trzeba mobilizować ani Korony, ani Siarki, nie trzeba było. Mówię, walczą do ostatniego tchu z nami i tak będzie i z tym musimy sobie poradzić. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to będziemy mieli ogromne problemy. Ale co by się nie powiedziało, to w poprzedniej rundzie Bełchatów na wyjeździe wygrał 5-0. Wtedy najlepszym zawodnikiem był Rzeźniczek. Tak, wie pan, wygraliśmy 5-0, ale to jest historia. Tu musimy wygrać i to jest nasz cel przewodni. Czy to będzie 5-0, czy 2-0, czy 1-0, ważne jest zwycięstwo. Strzelił Rzeźniczek, Rzeźniczek na dzień dzisiejszy jest kontuzjowany i myślę, że nie wcześniej jak za miesiąc będzie w pełni sprawny. Chciałbym, żeby tak było, ale zobaczymy. No jest to przewlekła kontuzja, także kolana, także no, jest rehabilitacja w tej chwili. No. Są inni, myślę, że powinni sobie poradzić. Ja myślę, że wszyscy kibice i my także chcielibyśmy, żeby GKS Bełchatów, powiedzmy, wziął przykład ze Śląska Wrocław, który na inaugurację odprawił Koronę 7 bramkami. Wie pan, no każdy by chciał strzelać po 6-7 bramek i 8. Ja też bym chciał strzelać, żeby moi zawodnicy tyle strzelili. Z tym, że no, przypomnę, no, Śląsk wygrał 7-0, ale stracił punkty w Opocznie, przegrał na Hutniku. Także myślę, że zwycięstwo jednorazowe 7-0 niczym nie świadczy. No, trzeba tą formę ustabilizować i mieć ją na te 20 parę spotkań. I w tym celu, mówię, prowadziliśmy zajęcia i zimą, i w tej chwili. Także myślę, że celem jest przede wszystkim równa gra we wszystkich spotkaniach, przy nawet słabszej dyspozycji, żeby zdobywać punkty. Panie trenerze, myślę, że w równie dobrym nastroju, jak pan jest w tej chwili, spotkamy się po meczu, żeby pan wtedy powiedział, co się wydarzyło, jak było. Podsumowanie krótkie. Chciałbym, żeby tak było i no, wierzę w swoich zawodników, bo trudno, żebym w nich nie wierzył. Uważam, że zagrają dzisiaj ciekawe spotkanie. O wyniku, jaki będzie, nie będę mówił. Celem naszym jest zwycięstwo, cel nadrzędny. Uprzedzając fakty, powiem, że nadzwyczaj ciekawe to spotkanie nie było, choć w Bełchatowie spotkało się dwóch wiceliderów, bo jeden od góry, drugi od dołu tabeli. GKS w żółtych strojach to wicelider, a Korona Kielce przedostatni zespół drugiej ligi. Dorobek miejscowych 60 punktów, gości zaledwie 22. Jesienią Kielczanie ulegli GKS-owi 0-5 na własnym boisku. Wydawało się więc, że niewiadomą jest tylko ilość bramek, jaką Korona wywiezie z Bełchatowa. Tymczasem początek spotkania nie potwierdzał przedmeczowych spekulacji. W piątej minucie tylko cud, czy raczej nieudolność napastników gości spowodowała, że Aleksander Ptak z GKS-u nie został zmuszony do wyciągania piłki z siatki. W 20 minucie piłkarze gospodarzy zdobyli bramkę, która nie została uznana z powodu spalonego. Strzelał Krzysztof Kukulski. Pięć minut później kolejna akcja Korony i znowu dużo szczęścia mieli miejscowi. Nie bez racji mówi się, że gospodarzom nawet ściany pomagają. W 28 minucie goście sfaulowali tuż przed polem karnym. Jacek Bernstein strzelił do siatki. Nieco pomógł mu rykoszet, bo piłka odbiła się od któregoś z zawodników stojących w murze. Potem było sporo gry w środku pola. Goście jeszcze raz popisali się nieudolnością w wykorzystywaniu dogodnych sytuacji. Tuż przed przerwą Grzegorz Rasiak mógł podwyższyć rezultat. Dobrze przy tej okazji spisał się bramkarz Korony Mariusz Mucharski. Na przerwę zespoły schodziły przy skromnym jednobramkowym prowadzeniu gospodarzy.
Druga połowa meczu była znacznie ciekawsza. Trener bełchatowian Krzysztof Wolak odciążył Piotra Szarpaka od zadań defensywnych i to przyniosło efekty. W 53 minucie Szarpak dośrodkował z rzutu wolnego idealnie na głowę do Marcina Kaczmarka i 2-0. Obrona gości została zaskoczona wejściem stopera GKS-u w pole karne. Siedem minut później dobra akcja Rasiaka. Nie pozwolił odebrać sobie piłki, dośrodkował spod końcowej linii idealnie do Dariusza Patalana, a ten takiej sytuacji zmarnować po prostu nie mógł. 3-0 i mecz został już w tym momencie rozstrzygnięty. W 64 minucie padła czwarta bramka dla gospodarzy. Kaczmarek dobrze podał do Kukulskiego, ten jeszcze lepiej przyjął, odwrócił się i dokładnie posłał piłkę w długi róg bramki Korony. Nie ma jednak róży bez kolców. Kiedy mecz dobiegał końca, niefrasobliwe zachowanie Kościelniaka doprowadziło do straty bramki. Holowanie piłki za końcową linię skończyło się zabraniem jej przez Bujaka i celnym strzałem Soszyńskiego. Trener Wolak był bardzo niezadowolony z utraty gola i fatalnego zachowania się w tej sytuacji defensora gospodarzy. GKS pokonał Koronę Kielce 4-1 i cel nadrzędny, zwycięstwo, został osiągnięty. Panie trenerze, z wyniku może być pan ogromnie zadowolony, ale za karę widzę, pańscy zawodnicy biegają dookoła. Nie, to nie jest kara. Wie pan, po takim wysiłku, jaki włożyli w ten mecz i poprzednie, ja preferuję coś takiego, że to jest takie typowe rozbieganie po meczu, po 90 minutach trudu. Tu jest rozbieganie, wchodzą do sauny, do odnowy, także myślę, że to im tylko może pomóc. Zaszkodzić im na pewno nie zaszkodzę.